Witajcie, witajcie. 167 odcinek Niskiego Pressingu. Dzisiaj naszym gościem Zbigniew Jakubowski, właściciel portalu Elegickie, wieloletni dziennikarz, bodajże Zbyszku, popraw mnie, jeśli się mylę, grubo ponad 30 lat piszesz o legnickiej piłce nożnej, w tym Miedzi Legnica. No, Nie pomyliłem dokładnie, się? dokładnie. To może nawet Dokładnie. dobijamy do 40 powoli, nie? O Brawo. Boże, jak ten czas leci. Tyle to my z Maćkiem nie mamy, nie? Razem. No, aż Absolutnie. chcielibyśmy, żeby tak było, ale Maćku, witam cię serdecznie. Dzień dobry panowie, dzień dobry państwu. To co, rozpoczynamy rozmowę, mogę to śmiało powiedzieć, z Nestorem Legnickiego Dziennikarstwa Sportowego, kochani, ekstraklasa na półmetku. Przyszedł czas na podsumowania, no i dzisiaj taką pierwszą część, do pierwszej części tych podsumowań zaprosiliśmy redaktora Zbyszka Jakubowskiego. Maciek, startuj z pierwszym pytaniem do naszego szacownego Tak, gościa. Zbyszku, pytanie bardzo najbardziej ogólne, jakie możemy sobie zadać tak naprawdę. Czy Miedź ma szansę na utrzymanie w Ekstraklasie? Może ciebie i Pawła zaskoczę z odpowiedzią, ale tak, moim zdaniem ma szansę i ja wierzę, że się utrzyma. Aż tak zaskoczeni nie jesteśmy, bo twoją odpowiedzią. Nie, no Zbyszek. bo Tak. Rozwiń się. Wskazywanie kogokolwiek na degradację na półmetku no jest grubą przesadą, zwłaszcza, że jakby tak na chłodno przeanalizować te mecze Miedzi, to poza porażką w Płocku i porażką u siebie z Pogonią Szczecin, pozostałe niepowodzenia były po pierwsze minimalne, a po drugie, zwłaszcza w tej pierwszej fazie, mam tu na myśli porażki z Wartą Poznań, z Zagłębiem Lubin czy w Białymstoku z Jagiellonią, to moim zdaniem były frajerskie porażki wynikające z fazy budowy dopiero zespołu. I moim zdaniem te choćby trzy porażki, o których mówiłem, można by spokojnie zamienić, lekko licząc, na 7 punktów. I teraz spójrzmy na tabelę. Mamy tyle punktów, dodajemy 7 plus jeden mecz zaległy z Lechem. Każdy mówi, a z Lechem to nikt nie wygra. Nie ma rzeczy możliwych w piłce nożnej, tym bardziej, że Lech będzie myślał bardziej o lidze konferencji niż skupiał się na Miedzią, mam nadzieję taką, nie? A Miedź chyba będzie budowała się z każdym miesiącem, tygodniem, miesiącem. Także ja na spokojnie to analizując, pewnie, że mamy ogromne uczucie niedosytu. Bardzo fatalna była jakość gry w tej pierwszej fazie ekstraklasy, ale teraz spokojnie. Patrzę i naprawdę spokojnie czekam na tą rundę wiosenną. Zbyszku, Plus czy... jeden mecz dzienny. Plus jeden mecz Oczywiście, dzienny. oczywiście. Tak, tutaj trudno się nie zgodzić. Miedź gra z Lechem w ciągu 7 dni, dwa mecze. Przypomnę, pierw ten zaległy, potem planowy i w tym momencie Lech będzie zamieszany w walkę w 1-16 Ligi Konferencji, także też tutaj na pewno należy upatrywać szansę. Zbyszku, czy w twojej opinii zmiana trenera w Miedzi Legnica była słuszną decyzją, bo chyba tak patrząc na wyniki, to wychodzi. Wyniki bronią trenera Grzegorza Mokrego i Wiesz co, właściciela Miedzi. nie ma co dyskutować. Drużyna potrzebowała nowego impulsu. Nie wiemy, jaka była pełna komunikacja między trenerem Łobodzińskim a szatnią. Myślę, że jakimś problemem, którego nie podołał trener Łobodziński, było to, że po awansie do ekstraklasy, kiedy Miedź tą pierwszą ligę wciągnęła nosem, pozamiatała w prawo i w lewo, on miał chyba wielkie oczekiwania wobec drużyny na ekstraklasę. Zabrakło mu takiej pokory i myślę, że w pewnym momencie miał też pretensje do zawodników, którymi dysponował. To spowodowało pewne jakieś chyba niezbyt dobrą atmosferę w szatni. Ta atmosfera była potęgowana z brakiem wyników, no bo był ten brak wyników. I ja nie dziwię się, że właściciel klubu dokonał tej zmiany trenera. I jak widać efekt był, i ja uważam, że była to dobra zmiana, bo można było mu zatrudnić kilku innych trenerów, którzy chętnie by przyjęli propozycję pracy w Miedzi,
Natomiast ktoś taki na dorobku jak trener Grzegorz Mokry, który jak widać złapał fajną relację z zawodnikami, jest jakby pod względem charakteru zupełnie innym trenerem w relacjach z zawodnikami, że wyszła ta zmiana na lepsze drużynie. Zbyszek, no po części już odpowiedziałeś na kolejne moje pytanie, bo chciałem cię podpytać właśnie, dlaczego ten projekt Łobo, który w doskonały sposób odpalił na zapleczu Ekstraklasy, tak naprawdę został zweryfikowany w bardzo brutalny sposób właśnie w tej Ekstraklasie. Czy trener, możemy mówić, że trenerowi zabrakło doświadczenia? Może nie tyle trenerowi zabrakło doświadczenia, ile po prostu zabrakło całej drużynie czasu. Popatrzmy sobie na sytuację, kim graliśmy w pierwszej lidze. Umówmy się, w lidze mocno walecznej, ale też mocno przeciętnej jakościowo. I nagle przychodzi awans, jest euforia i sięgamy, i nagle się rzuca Łobodzińskiemu na tacy zawodników, no tam nie chcę wymieniać, ale ma 7 czy 8 nowych zawodników, których próbuje Łobodziński jakby wstawić do składu, wychodząc chyba trochę z mylnego założenia, że drużyna jest za słaba na granie w Ekstraklasie. Może brakło mu takiej cierpliwości, spokoju, pracy, po prostu czasu brakło. Przyszli zawodnicy, którzy okej, w dużej mierze mają fajne CV, ale jakby tak przeanalizować większość tych zawodników, oni od jakiegoś czasu grali, nie grali w ogóle albo grali mało, z różnych powodów. Szykowali się do zmiany barw głowych, byli pod grą po prostu, więc potrzeba było tej drużynie i tym zawodnikom spokojnej pracy i wkomponowania ich spokojnie, nie od razu 5-6 zawodników do wyjściowej jedenastki, ale spokojnej pracy w wprowadzaniu 1, 2, 3. Bo tak naprawdę po rundzie, po awansie, no straciliśmy 2 wartościowych zawodników. Odszedł Patryk Makuch i odszedł grający wiosną duński obrońca Gamelby, wrócił do Danii. Pozostałych zawodników mieliśmy takich samych. No wypadł wcześniej Trond jeszcze. No Trond, tak, tak. No, tak, którego tak, tak. Mogę powiedzieć, że brakowało go w tej Ekstraklasie. Trzeba było zaufać tym zawodnikom, którzy wywalczyli awans i spokojnie wprowadzać poszczególne ogniwa do tego składu, nie? Zbyszko, damy ci na chwileczkę. Czasu, mi się zdaje. Nie brakło doświadczenia, tylko brakło czasu, elementarnego czasu w przebudowie zespołu, nie? I to nie dotyczy tylko Miedzi, ale każdego klubu, tak mi się wydaje, nie? Damy ci na chwileczkę odpocząć, odetchnąć od tematu Miedzi, bo zajmujesz się zawodowo, tak mi się wydaje, nie użyję słowa przede wszystkim, ale w znacznej mierze zajmujesz się Zagłębiem Lubin, i które no, jest jednym z naszych rywali w walce o byt ekstraklasowy. Bardzo możny klub, wspierany przez bardzo bogatego mecenasa, ma ogromne problemy, również ogromne problemy, nie tylko sportowe, ale również i organizacyjne. Wczoraj został zwolniony dyrektor sportowy. Czy Zagłębie Lubin może w tym sezonie spaść z elity? Dodajmy, że to jeden z naszych głównych uważam, że rywali w walce o utrzymanie. Może się utrzymać. Tak samo może się zdarzyć, że Zagłębie spadnie, chociaż nie leży to jakby w interesie dolnośląskiej piłki, żeby załóżmy, czy Zagłębie Miedź, czy Śląsk spadł z Ekstraklasy. Natomiast dla mnie Zagłębie jest naprawdę ogromnym rozczarowaniem. I tutaj ja zawsze staram się bronić trenerów, ale no, trener Piotr Stokowiec no, całkowicie jakby pogubił się w prowadzeniu tego zespołu. No, a jego rozstanie z drużyną na finiszu Ekstraklasy to było takie moim zdaniem żenujące. Jakieś próba demonstracji, podpadł kibicom i opinii publicznej nie tylko w Lubinie, ale w całej Polsce. Z tym, że wiesz, ja myślę, że tu nie leży problem w pieniądzach, bo okej, Zagłębie ma mecenasa, ma więcej pieniędzy niż na przykład przeznacza Andrzej Dadeło na Miedź, ale pieniądze to nie wszystko. Natomiast tych pieniędzy wbrew pozorom w Lubinie nie ma aż tak dużo. Są może nierozsądnie nieraz wydawane. A tutaj Zagłębia w tej walce jest akademia. I tam ta akademia, która wypuszcza tych zawodników, którzy się pojawiają. Fajnie też, że ten drugi zespół awansował do drugiej ligi.
Natomiast to też brakło tego, w Zagłębiu brakło takiej równowagi między doświadczonymi zawodnikami a zawodnikami moimi. Tu w nawiązaniu do Miedzi mówiłem, że przychodzą zawodnicy z fajnym CV, ale ostatnio będący pod grą. Dyrektor Burlikowski, a nawet Stokowiec na przykład wiosną ściągnęli ze Słowenii Damiana Bochara, bo była taka tendencja, że ściągamy zawodników, których znamy. Okej, znaliśmy Bochara z poprzedniego pobytu w Zagłębiu, ale naprawdę wystarczyło spokojnie przeanalizować rundę wiosenną w lidze słoweńskiej. Bochar na początku kwietnia stracił miejsce w drużynie. Oczywiście, nie wiadomo, nie był kontuzjowany, czyli był w słabszej formie, bo nie sądzę, żeby trener drużyny Słowenii nie wystawiał Bochara, bo mu się nie podoba. No i przychodzi Bochar, jest bez formy i też potrzebował czasu, natomiast Stokowiec wprowadzał go, tak jak Łobodziński, niektórych zawodników na siłę i nic z tego nie było, było kwasy, bo był słabym zawodnikiem. Natomiast myślę, że Zagłębie miało takie dwie fazy. Bardzo słaby start w lidze i szkoda, naprawdę szkoda, że Miedź tego nie wykorzystała, tego meczu u siebie po tej samobójczym golu i przegranej 0-1. Potem się Zagłębie trochę odbudowało, ale finisz ligi był fatalny i teraz naprawdę Zagłębie ma duży problem. No ale wbrew pozorom trzeba kibicować Zagłębiu, ponieważ jeżeli zatrudnią, a rozmawiają z trenerem Adamem Majewskim ze Stali Mielec, więc jeżeli Majewski opuści Mielec, bo podobno Zagłębiu może zarabiać 3 razy więcej, no to myślę, że Mielec rozpadnie się raz, dwa i będzie jednym z kandydatów wiosną do degradacji. Zbyszku, a wiesz, dlaczego ja cię podpytałem o to Zagłębie, bo zobacz, trener Stokowiec stał się troszeczkę zakładnikiem swojej myśli wprowadzania młodzieży. Przecież Zagłębie przewodzi w Pro Junior system i tak naprawdę w Miedzi też się czasami o tym mówiło, że powinniśmy postawić na tę młodzież z Akademii. To, że my jej nie mamy, to jest inna sprawa, ale zobacz, czy to nie może być taki sygnał, impuls dla trenerów, którzy będą bardzo mocno zachowawczo podchodzić do wprowadzania tej młodzieży. Co, trener Stokowiec popełnił wiele błędów. Zaczął choćby, no zwłaszcza tu Paweł mi potwierdzi, bo sam grał w piłkę, od wyboru kapitana. Zawsze o wyborze kapitana decydowała szatnia, drużyna. Natomiast przyszedł Stokowiec i od razu wskazał, że Bartosz Kopacz będzie kapitanem zespołu i z tego co wiem, nie wszyscy w szatni zaakceptowali ten wybór. I od tego się rodzą takie kwasy. Natomiast jeżeli chodzi o młodzież, powiem, jeżeli wracamy do Zagłębia, to ja naprawdę nie wiem, jaka była koncepcja trenera Stokowca, czy chciał emerytowanych Czechów wystawiać, koślawych Gruzinów, czy utalentowaną polską młodzież. Trudno było to odgadnąć i brak wyników potęgował u niego złe ruchy. Powiem inaczej, kończąc ten wątek, gdyby na wziąć do porównać trenera Mokrego, który rozpoczął pracę w Miedzi z pierwszą ekstraklasową Miedzią, a Stokowca, jestem zdecydowanie, więcej bym dał pieniędzy za Mokrego. Nie? Zbyszku, to wracamy do Miedzi. Polscy piłkarze są za drodzy. Musimy ściągać piłkarzy z zagranicy, ponieważ oni są tańsi od Polski paradoksalnie, a my mamy ograniczenia finansowe. To słyszymy na każdym kroku od przedstawicieli, od władz Miedzi Legnica, ale co ciekawe, no nie tylko od Miedzi, bo to slogan znany w wielu polskich klubach. Takie rzeczy słyszymy od wielu lat. Powiedz mi, jaka jest twoja opinia w tym temacie? Czy ty się zgadzasz z takim tłumaczeniem? Bo tak patrząc na przykład na Wartę Poznań, przy Stali Mielec, na ich składy, no to przypomnę, oby te dwie drużyny z Miedzią wygrały i to w Legnicy, no to tak nie do końca chyba, prawda? Przynajmniej, no my tak z Maćkiem tutaj już od dłuższego czasu dyskutujemy, zastanawiamy się nad tym tematem. A jaka jest twoja opinia? Bardzo, bardzo nas to interesuje. Problem polskiej piłki ligowej, wie na czym polega, że tak zwani skauci klubów, tych liczących się, swoją pracę ograniczają albo do wizyt
na kilku stadionach, najlepiej gdzieś w pobliżu Polski, Czechy, ewentualnie do Austrii pojadą, gdzieś Bułgaria, kraje bałkańskie. Natomiast w Polsce wygląda ten polega to na tym, że trener reprezentacji do lat 15 powołuje na konsultacji tam 50 zawodników, tam się zjawiają menadżerowie, no i wypatrują, kto jeszcze jest wolnym zawodnikiem, bo jak został powołany do U15, to musi być to dobry zawodnik i najwyżej go się wtedy próbuje. I powiem Wam taki przykład, jeżeli ma ściągać zawodników do akademii, to ma na to budżet naprawdę bardzo śmieszny, w granicach 50 tysięcy, natomiast 50 tysięcy to jest górny pułap kontraktowania jednego zawodnika w Zagłębiu do Akademii. Nie? I tu jest ta różnica między Akademią w Miedzi i Zagłębiu. Brakuje mi zarówno w Miedzi, jak i w Zagłębiu, by ci skauci, trenerzy wyruszyli w teren, żeby szukali nie zawodników po akademiach, po konsultacjach kadry, po zgrupowaniach kadry, żeby zaglądali na boiska, nie wiem, trzeciej ligi, czwartej ligi rozgrywek młodzieżowych i tam wypatrywali, wyszukiwali młodych zawodników po prostu. Nie? I wtedy będzie to trochę inaczej wyglądało. Natomiast czy są zawodnicy drodzy w Polsce? No są, bo jest ten etap pośredni, czyli menadżer i on musi zarobić na każdym transfer. To podraża kontrakt zawsze, chociaż moim zdaniem niekiedy zawodnik staje się zakładnikiem menadżera i to powoduje duże problemy. Natomiast moim zdaniem, zastanówcie się, kiedyś, ja pamiętam w czasach Miedzi, kiedy był trenerem jeszcze Jurek Fiutowski, czy Wiesiek Wojno, raz na pół roku odbywały się takie konsultacje, gdzie zjeżdżali się zawodnicy z Jawora, ze Złotoryi. Przez ten sposób do Miedzi odnalazł się Piotrek Przerywacz, Rafał Majka, który biegał za traktorem w Snowidzy, a dzięki takiej konsultacji, gdzie postanowił przyjechać do Miedzi, się okazało, że rozpoczął krótką, ale fajną karierę piłkarską. A wcześniej Artur Wójcik, z Mirska przecież trafił, prawda? Właśnie, z Leśnej. Mógł też Leśna. Nie ma trenerów, którzy zaglądają. Tak, ja wiem, że w tej chwili rozgrywki te młodzieżowe w klubach są tak rozbudowane, że ci trenerzy, którzy też nawiasem mówiąc są kiepsko opłacani, oni jeżdżą z jednego turnieju, jakiś rozmawiałem z trenerem, on mówi, słuchaj, ja rano prowadzę młodzików, w południe żaków, po południu juniorów młodszych, a jeszcze być może będę miał wieczorem jakąś grupę młodzieżową do ogarnięcia, bo z tymi mam umowę zlecenie, tu mam umowę o dzieło, tu mam jedną dziesiątą etatu i tak wygląda praca trenerska w klubach. A brakuje mi takich właśnie konsultacji i wyszukiwania tych zawodników w niższych ligach po prostu, nie? Ja nie mówię, że powiedzmy sobie tak, patrzcie jak Ajax Amsterdam działa. Ajax Amsterdam wyszukuje młodych zawodników w całej Europie, sprowadza ich 100 za niewielkiego, ale jak się ich tam sprawdzi 5-6, to i tak im się te transakcje zwrócą. Natomiast w polskiej lidze nie ma czegoś takiego, żeby w tych niższych ligach wyszukiwać zawodników i ewentualnie ściągać ich za grosze. Ja nie mówię, że ściągniemy na konsultację 30 zawodników i nagle 15 będzie gotowych do grania w Ekstraklasie, ale próbujmy tego, nie? No właśnie, a my wciąż czekamy na owoce w tej naszej Legnickiej Akademii. Tymczasem porażki juniorów w Centralnej Lidze Juniorów, do tego bardzo słabe wyniki drugiego zespołu, który wlecze się w ogonie tabeli trzeciej ligi. Mogą być dwa spadki? To kolejne rozczarowania w Legnicy? Razem trzy. Powiem ci tak, jeżeli chodzi o mieć drugą i trzecią ligę, na pewno jeżeli się spadek przytrafi, to będę niesamowicie rozczarowany i zaskoczony in minus. No z juniorami w centralnej, w CLJC-18, no jest trochę inaczej. Tam jest naprawdę wysoki poziom i trzeba mieć naprawdę niezły zespół, żeby się tam utrzymać. Jest jakimś tam światełkiem chyba w ostatnim meczu juniorzy Miedzi pokonali Legię Warszawę 2-1, więc chyba byśmy sobie życzyli, żeby też seniorski zespół pokonał Legię wiosną, może być nawet 2-1. A tak na serio, ja proponuję nie mówić o Akademii Piłkarskiej Miedzi bez tego, dopóki nie doczekamy się z bazy sportowej z prawdziwego zdarzenia. Ja kiedyś chyba nawet w tym programie mówiłem, że oczywiście w Legnicy jest wiele ważnych tematów, są dziury, oświetlenia, palmiarnia, obwodnica, lotnisko i tak dalej,
ale wystarczyłoby znaleźć trochę czasu, by rozpocząć poważną dyskusję na temat stworzenia Akademii Piłkarskiej z prawdziwego zdarzenia. Obiektu z dwoma boiskami trawiastymi, z boiskiem ze sztuczną nawierzchnią, z nawierzchnią oświetlonymi, w pobliżu bursa, basen kryty, a nie bawić się z jakimś porządnym pawilonem klubowym, bo umówmy się, ja czasami zaglądam na te mecze na ulicy Świerkowej. Ja pamiętam, jak kiedyś Janoszka, Ruch Chorzów tu grał w trzeciej lidze, Janoszka mówi, znam go z Zagłębia, mówi, słuchaj, ja myślałem, że w Polsce już nie ma takich boisk, jak tutaj u was w Legnicy nie ma, nie? I niestety to była prawda. I potem teraz trener juniorzy Polonii Warszawa grali wcześniej na tym boisku i trener powiedział, że to jest wstyd dla polskiej piłki, że muszą się przebierać w takim baraku, jak tu jest na Świerkowej. Ja wiem, że to może do decydentów w tym mieście nie dociera, ale naprawdę my, ta baza Akademii Piłkarskiej to jest wstyd dla miasta i należałoby poważnie rozpocząć dyskusję i zastanowić się, czy może tu są chyba pewne warunki na Świerkowej, których nie przeskoczymy, nie będzie większego terenu. Może weźmy pod lupę obiekt konwersu na Grabskiego i na bazie tego jest w pobliżu budowlanka, jest tam basen, co prawda nieczynny, ale można go zrobić. Jest bursa, jest boisko ze sztuczną nawierzchnią. Może by tam trzeba, oczywiście nie za grosze, zacząć budować prawdziwą bazę Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica. Pełna zgoda o tej bazie. O tej Zbyszku, bazie to my rozmawiamy już wiele lat, tak? Tak, tak. Zbyszku, czy... No i myślę, że będziemy na kilka lat rozmawiać o tym. Tak. Zbyszku, tak czy... Na to się zanosi. Jesteśmy tutaj świadkami historycznego wydarzenia i w naszym skromnym programie objawił się pierwszy kandydat w wyborach prezydenckich w Legnicy w 2024? Nie, to był program, nie, naprawdę. Masz nasze głosy. Tak, nasze aż tak dobrze nie będzie, ponieważ najmniej dwie osoby zdecydowanie lepiej się zagłosują. Zdecydowanie lepiej się czuję na trybunach stadionu piłkarskiego niż w gabinecie prezydenta. A już tak całkiem serio, to ulżyło nam. Oczywiście. Panowie, ja bym chciał jeszcze wrócić jednak do tematów piłkarskich. Jesteśmy w przededniu mundialu. Jak nastroje, Zbyszku? Pawle, ciebie również chciałbym podpytać. Czy wy macie jakieś oczekiwania co do biało-czerwonych? Zbyszku? Ja myślę, że wy jako twórcy, autorzy programu Niski Pressing z premedytacją datę tego programu wyznaczyliście na dzisiaj, ponieważ jest to dzień po meczu Polska-Chile, a opinie o tym meczu są takie, że mówiąc o Miedzi, moglibyśmy mówić o drużynie, która walczy o europejskie puchary na tle tego, co reprezentacja zagrała wczoraj. A tak na serio, no nie wygląda to budująco. Myślę, że wyjście z grupy to jest taki naprawdę przyzwoitość. Chociaż jak znam prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, pana Kuleszę, to nawet jak nie wyjdziemy, to uzna to za wielki sukces. Jeżeli chodzi o moją opinię. Jak coś będzie nie tak, to ewentualnie niezadowolonych i opornych będzie niejaki Grucha przekonywał. Jeżeli chodzi o mnie, to Maćku, jak już pytasz, to ja bardzo krótko, też no nie jestem tutaj zbyt wielkim optymistą, tak jak chyba wszyscy trzeźwo myślący kibice i ludzie, którzy śledzą polską piłkę. Nie mam wielkich oczekiwań. Przyznam się, że dawno, zawsze przez większość swojego życia zawsze podchodziłem jakieś takie nakręcałem, jak ten mundial czy euro, zawsze miałem jakieś takie duże nadzieje. Widocznie już się zestarzałem i za dużo tych rozczarowań przeżyłem. Nie mam zbyt wielkich oczekiwań, natomiast uważam, że jak najbardziej naszą reprezentację stać na wyjście z grupy i to tyle. Stać nas na wyjście z grupy, ponieważ Meksyk w mojej opinii ma najsłabszą reprezentację od wielu, wielu, wielu lat. Ma sporo problemów. Kilku piłkarzy nie pojechało na mundial z różnych przyczyn, część kontuzje, część konflikty. Trener Marino, także zresztą mecz, wczorajszy sparring Meksyku ze Szwecją też pokazał, że jest to drużyna jak najbardziej w naszym zasięgu. Arabia Saudyjska, mają swoje problemy. Także stać nas na wyjście z grupy, ale dalej to już raczej tak siedzi, to widzę. Chciałbym się oczywiście... Mile zaskoczyć. Zawiesiłem się. Chciałbym się mile zaskoczyć i oczywiście trzymam kciuki, żeby tak było, bo wiadomo, jak już ten pierwszy gwizdek zabrzmi, no to wiadomo, no to serce będzie biło bardzo mocno. No ja panowie przyznam się, że ja wczoraj byłem na tym meczu w Warszawie, Polska-Chile.
Kondolencje. To był najgorszy mecz, ja dzisiaj nawet na Twitterze napisałem, to był najgorszy mecz, jaki widziałem pod względem jakości polskiej reprezentacji. To wyglądało fatalnie. Naprawdę, a tacy panowie jak Żurkowski, którego bardzo szanuję, bo jestem kibicem Fiorentiny i wiem, że on tam przeżywa ogromne problemy, ale oni się nie powinni Nie. znaleźć w ogóle w tym gronie. Gumny, kolejna persona, która mi zaskakuje, że się znalazła w tej 26. Naprawdę to wyglądało fatalnie. No my ze Zbyszkiem przynajmniej No i się nie Maciek jest zmarzli, bo oglądali kandydatem, przed żeby... telewizorami w ciepłych kapciach ten mecz, a ty jeszcze do tego zmarzłeś, także naprawdę tutaj wyrazy, Słuchaj, szczere wyrazy i współczucia słuchajcie, i Maćku. Maciek jest... Maciek jest pierwszym kandydatem, żeby Grucha z nim porozmawiał tak na serio. To się nie uda. Dobra, Słuchajcie, panowie. ale No. ja bym zakończył wątek, No. ten odcinek niskiego pressingu wątkiem legnickim. Dzisiaj wieczorem Lechia Gdańsk gra zaległy mecz z Górnikiem Zabrze. Tak. Z punktu widzenia interesu Miedzi, jaki powinien paść tam wynik? Zdecydowanie Zwycięstwo Górnika Górnik Zabrze. Zabrze powinien wygrać, tak. Tak, Też tak dzisiaj uważam. kibicujemy I Górnikowi. wtedy słuchajcie, wiosnę zaczynamy, wygrywamy z Lechem, wygrywamy z Radomiakiem i wychodzimy ze strefy spadkowej. Jest Nie, ta to bardzo różnica możliwe. jest bardzo, bardzo mała do tej grupy Tak, tak. Ta strata bezpiecznej, się. do tej strefy bezpiecznej, Tak. tak. Dystans skróciliśmy, także bądźmy dobrej myśli w kontekście wiosny. Zbyszku, jeszcze raz serdecznie Ci dziękujemy, że poświęciłeś nam czas. Dziękuję Dawno, bardzo. bo dawno Dzięki żeśmy nie Zbyszku rozmawiali. serdecznie. Chyba z rok już minął, także nadrobiliśmy te straty, a więc redaktor Zbigniew Jakubowski, na pewno nie kandydat na prezydenta Legnicy, pozostanie z nami nadal redaktorem, co nas bardzo niski pressing cieszy, że Zbyszek nie idzie w politykę, mimo że, ale warto, żeby ci kandydaci w tych wyborach odpalili sobie te niski pressing i posłuchali to, co Zbyszek tutaj powiedział o Akademii Piłki Nożnej w Legnicy, bo to pomysł godny Wiesz, co kopiowania. jest ważne? Wiesz, co jest ważne, żeby ci kandydaci na prezydentów, na radnych nie chodzili w szalikach miedzi na rok przed Tak. wyborami, tylko zaczęli poważną rozmowę i składali swoje propozycje i deklaracje, co w takim wypadku jak z akademią, jakie mają pomysły, jakie mają plany i tak dalej, nie? Bo w szaliku miedzi to każdy potrafi chodzić i to zwłaszcza ci, którzy mają w serce tak miedzi. Dokładnie tak, podpisujemy się pod tym. Jeszcze raz redaktor Zbigniew Jakubowski był gościem niskiego pressingu. Zbyszku, dziękujemy. Trzymaj Dzięki Zbyszku się serdecznie. również. Dziękuję za zaproszenie i Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy, kochani. Hej, mieć.